Cześć, witajcie na moim kanale. Słowem wstępu, jako że to jest pierwszy filmik, to jako że od dłuższego czasu interesuję się różnymi tajemniczymi sprawami kryminalnymi, czy to zaginięciami, czy morderstwami, postanowiłam zacząć nagrywać serię, w której dzieliłabym się z Wami różnymi ciekawymi przypadkami, które znalazłam gdzieś w internecie. I tak na pierwszy odcinek wybrałam sprawę Michelle Diane Miskiewicz. W Stanach jest to dość, była to w sumie dość głośna sprawa, która też na przestrzeni lat ciągle powraca co jakiś czas. Jednak informacje na ten temat są dość trudno dostępne i tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, co się dzieje z tytułową panią. A w Polsce muszę przyznać, że jakoś nigdy może za bardzo nie trafiłam na żadne publikacje czy reportaże na temat tej pani. Więc zaczynając od początku, Michelle urodziła się 18 stycznia w 1961 roku w Dallas w stanie Teksas. I wśród znajomych i rodziny była znana jako Shelley, tak ją też będę nazywała w naszym odcinku. I była ona żoną lidera kościoła scjentologicznego Davida Miskiewicza. I tutaj sprawa potoczyła się tak, że po prostu ona przestała pojawiać się publicznie od sierpnia 2007 roku i ten właśnie fakt zapoczątkował takie spekulacje na temat tego, gdzie ona przebywa i co się z nią stało, ponieważ no, można uznać, że była to osoba może nie publiczna, ale dla osób wyznania scjentologicznego można uznać, że tak, że była to osoba bardzo wysoko postawiona, która była widywana na wielu uroczystościach organizowanych przez Kościół. I pierwszy raz to zaginięcie wyszło za sprawą aktorki Liah Remini, która też była byłą scjentolożką, a obecnie jest krytykiem organizacji i w 2013 roku zgłosiła zaginięcie Shelley w Departamencie Policji w Los Angeles. I według doniesień prasowych od anonimowych informatorów funkcjonariusze bardzo szybko zamknęli sprawę po skontaktowaniu się z rzekomą poszukiwaniu. I podobno sama pani Miskiewicz zarzuciła aktorce nękanie oraz szukanie rozgłosu jej kosztem. Oczywiście tutaj policja jakby nie wydała żadnych dowodów, ani nie ma za wiele informacji na temat właśnie kto, kiedy, gdzie, jak się skontaktował z poszukiwaną, tylko po prostu były bardzo ogólnikowe informacje, po prostu potwierdzenie, że ta osoba wcale nie jest zaginiona. Ale zaczynając od początku, przed ślubem Shelley już jako dziecko została wprowadzona do kościoła scjentologicznego i tam służyła samemu założycielowi, Ronowi Hubbardowi, i była jego asystentką. Shelley była już od 12 roku życia członkiem Sea Org. Jest to wewnątrz kościoła scjentologicznego organizacja odpowiedzialna za międzynarodowe zarządzanie kościołem scjentologii i powiązanych z nim podmiotów. W tym czasie była dużo młodsza od pozostałych członków organizacji i Shelley została wprowadzona do kościoła wraz ze swoją starszą siostrą Clarice przez rodziców, którzy byli również oddanymi wyznawcami. I rodzice Shelley rozwiedli się, gdy była ona jeszcze nastolatką, a jej matka popełniła samobójstwo w 1985 roku. Zaznaczę, że to samobójstwo również jest dość zagadkowe, ponieważ policja znalazła poszkodowaną z 3 ranami postrzałowymi. Przez to są przez niektóre osoby podnoszone różne spekulacje, że ciężko by było samemu siebie postrzelić w klatkę piersiową 3 razy, no ale oficjalnie sprawa została zamknięta jako samobójstwo. I jeden z kolegów, który pracował z Shelley, niejaki Jim Dinkalci, mówił o niej, że była słodką, niewinną istotą rzuconą w chaos.
i swojego przyszłego męża, czyli poznała w wieku 15 lat w Seattle, a w wieku 21 lat w grudniu 1982 roku wyszła za 22-letniego wtedy Davida Miskiewicza. Z ciekawostek powiem, że wygooglowałam, że David pochodził z rodziny włosko-polskiej. I teraz może powiem trochę właśnie o Davidzie. On przystąpił wraz z rodziną do kościoła scjentologicznego, ponieważ jako dziecko cierpiał na astmę i bardzo ciężkie alergie, które zostały cudownie wyleczone podczas jakiejś 45-minutowej sesji terapeutycznej właśnie w kościele, nie wiem dokładnie jak to wyglądało. Miało to miejsce w 1971 roku. I założyciel kościoła, Hubbard, powołał go do organizacji powstańców Komandora, CMO, i była ona odpowiedzialna za egzekwowanie zasad Hubbarda w ramach poszczególnych organizacji scjentologicznych. I młodzieniec w wieku 16 lat za zgodą ojca porzucił szkołę i wstąpił do Sea Org. To jest ta sama organizacja, w której była już Shelley. I David był bardzo ambitnym i pracowitym dzieckiem i już jako młodzieniec został bardzo bliskim współpracownikiem Rona Hubbarda, czyli tego założyciela kościoła scjentologicznego, który z czasem również przestawał pokazywać się publicznie. I David objął władzę po jego śmierci i podobno kierował kościołem, znaczy kieruje do dnia dzisiejszego, bardzo silną ręką. I po drodze spotkał się z liczną krytyką, dostał nawet pozew sądowy od syna Hubbarda, który oskarżył go o manipulację ojcem. Jednak pozew został ten odwołany po tym, jak Hubbard przedstawił oświadczenie, w którym mówił, że David jest zaufanym przyjacielem i nie ma tutaj żadnego powodu do niepokoju. I z upływem czasu jednak większość członków rodziny Davida zaczęła się od niego po kolei odsuwać, łącznie właśnie z żoną Shelley, bratem, siostrzenicą oraz ojcem. I co ciekawe, jego ojciec posunął się nawet do napisania książki o jego relacjach z synem, krytykując jego działanie, jego zachowanie oraz trochę też krytykując cały kościół scjentologiczny. I w 1986 roku, po śmierci Hubbarda, David przejmuje jakby całą władzę nad kościołem scjentologicznym i tym samym Shelley została jego asystentką oraz członkiem zarządu. Oprócz pomocy mężowi w sprawach kościelnych, podobno ona poszukiwała kandydatki na żony dla Toma Cruise'a i podobno to właśnie ona doprowadziła do jego ślubu z Katie Holmes. I ludzie, którzy byli blisko niej podczas pobytu w organizacji, stwierdzili, że chociaż często próbowała naśladować gorycz, taką powagę swojego męża, było widać, że w głębi duszy jest bardzo miłą i dobrą osobą i często otaczała osoby potrzebujące pomocy taką matczyną pomocą. Jednak jej charakter, jej nieśmiałość połączone z wysoką pozycją w kościele sprawiły, że była dość odizolowana od reszty, tak więc nie miała zbyt wielu takich bardzo bliskich przyjaciół. I prawdopodobnie to wraz ze strachem przed gniewem Davida sprawiło, że większość jej byłych współpracowników albo przeoczyła, albo nie chciała zwracać uwagi na fakt, że Shelley zniknęła i nikt nie widział jej przez prawie 10 lat. I według niektórych osób Shelley była mocno zaangażowana w współpracę między kościołem a właśnie Tomem Cruise'em. Jednak adwokaci Toma Cruise'a zaprzeczali doniesieniom, jakby to kościół prowadził castingi na żony. A podobno z innych źródeł z kolei Shelley już po ślubie Toma Cruise'a nadzorowała wręcz projekt remontu jego posiadłości w Beverly Hills, w którym brali właśnie udział członkowie kościoła. No ale to już też trudne do zweryfikowania są fakty, jako że kościół jednak nie ujawnia takich danych, oficjalnych danych, więc tutaj wszystkie opinie są opierane na jakichś anonimowych źródłach lub na jakichś
źródłach byłych wyznawców, którzy obecnie są skłóceni z Kościołem, więc też tutaj trudno ocenić, na ile są wiarygodne. I Shelley stała przy boku męża na każdym wydarzeniu w kościele. Jednak osoby z ich bliskiego otoczenia zeznawały, że mąż czasem przestał traktować swoją żonę dobrze i widoczne były bardziej relacje jak szefa z podwładną. I w pracy nie było widać między nimi żadnej sympatii, a nawet podczas nieoficjalnych uroczystości Shelley podejrzewała męża, że może ją zostawić i wręcz dzieliła się tymi obserwacjami z innymi członkami kościoła. I tak jak już mówiłam na początku, Shelley przestała pojawiać się publicznie w okolicy sierpnia 2007 roku. I to miało miejsce po pewnym fakcie, który miał miejsce rok wcześniej, kiedy to David wyjechał na pewien czas w sprawach służbowych. I w tym czasie Shelley postanowiła zająć się różnymi problemami, które miał w tym okresie kościół, oraz zajęła się rekrutacją kilku nowych członków gdzieś na wyższych stanowiskach, z tego co można było się doczytać, i być może w ten sposób chciała sobie zyskać przychylność męża, ale z informacji świadków wiemy, że efekt był wręcz odwrotny i mąż wpadł w furię, ponieważ Shelley w jego mniemaniu odnosiła się zbytnio ze swoją władzą w kościele. I po tym wydarzeniu Shelley podobno była wyraźnie przygnębiona i zmieniła swój sposób zachowania. Jeden z głównych rzeczników kościoła w tamtym czasie mówił, że Shelley spytała się go raz, czy jej mąż wciąż nosi obrączkę ślubną. Co też jest trochę dziwne, ponieważ nie wiem, czy to było podczas jego jakiegoś wyjazdu, czy w jakim kontekście było zadane to pytanie. I właśnie w listopadzie 2006 roku przyjaciółka Shelley, ta aktorka Leah Remini, zauważyła, że Shelley nie była obecna na ślubie Toma Cruise'a i Kate Holmes. I jak wiadomo, jako że była ona właśnie jedną z tych osób odpowiedzialnych za bliskie kontakty z Tomem Cruise'em, za to poszukiwanie jego żony, to już wzbudziło właśnie zainteresowanie, że jakim cudem jej nie było na samej uroczystości. Ale dopiero w lipcu 2013 roku ta aktorka opuściła kościół, tłumacząc się tym, że została atakowana za właśnie fakt pytania się, gdzie się podziewała Shelley, i udała się ona następnie na policję i zgłosiła Shelley jako osobę zaginioną. Jeden z detektywów, Gaz Villanueva, w odpowiedzi na raport o zaginionej odpowiedział, że został on sklasyfikowany jako bezpodstawny, a Shelley nie jest osobą zaginioną. I następnie w sierpniu 2013 roku właśnie też Departament Policji w Los Angeles potwierdził, że skontaktowali się z Shelley i że właśnie nie ma podstaw, żeby uznać ją jako osobę poszukiwaną. Następnie według kilku osób podobno Shelley została zauważona, jednak nie ma na to żadnych dowodów, czy zdjęć, czy jakichś nagrań, po prostu też są to jakieś głosy do dziś anonimowych osób, które zeznały również, że wyglądała ona bardzo szczupło, słabo i prawie jak bezdomna. Sam kościół scjentologiczny nigdy nie odniósł się do jej miejsca przebywania. Jej mąż David również publicznie nigdy nie powiedział, gdzie przebywa, co się dzieje z jego żoną. Jednak w 2012 roku prawnicy kościoła skontaktowali się z brytyjskimi gazetami i poinformowali, że Shelley nie zaginęła, ale wciąż pracuje dla kościoła i po prostu jest tak zaaferowana pracą, że nie występuje publicznie. I część członków organizacji Sea Org uważają, że Shelley znajduje się w centrum scjentologicznym w górach obok Running Springs w San Bernardino County w stanie Kalifornia. No i jeden ze współpracowników Davida, niejaki Noriyuki Matsumara,
zeznał, że mąż wysłał jej kiedyś na święta szalik i rękawiczki. I to podobno miało być też śladem, że dowodem na to, że Shelley nie jest zaginiona, tylko żyje. Jak widzicie w tej opowieści, te dowody. No, ciężko ocenić tak naprawdę, co tu się mogło wydarzyć, ponieważ wszystko jest, się opiera na samych poszlakach, na jakichś zeznaniach często anonimowych osób. Sama policja też udostępniła bardzo lakoniczne rezultaty swoich poszukiwań, mówiąc jedynie, że wszystko jest ok. No ale fakt jest taki, że kobieta właśnie od ponad 10 lat nie wiadomo, co się z nią stało, a ukryć osobę publiczną, no też nie wydaje mi się to proste. Tak więc część osób spekuluje nad faktem, że została ona zamordowana, a cały kościół po prostu to ukrywa, lub że została zmuszona siłą, żeby właśnie już się nie pokazywać publicznie, że została jej odebrana cała władza. No ale jaka jest prawda? No tego już się chyba nigdy nie dowiemy. To tyle, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i mam nadzieję, że za niedługo będę miała możliwość nagrania czegoś jeszcze. I zdaję sobie sprawę na pewno, że te początkowe odcinki może nie są idealne, że się zacinam i na pewno popełniam dużo błędów, ale mam nadzieję, że wybaczycie i z czasem będzie to wychodziło trochę lepiej. Tak więc dzięki jeszcze raz i pozdrawiam, do usłyszenia.